Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na genialny, szybki w wykonaniu deser, mianowicie babka, bardzo wilgotna. Babka nie tylko jest deserem na święta wielkanocne, ale w zasadzie na każdą niedzielę, każdą okazję jakąś możecie sobie taki deserek zrobić, zwłaszcza, że jego przygotowanie trwa dosłownie kilka chwil. Co będzie nam potrzebne, to za chwilę wam powiem, a na samym początku zachęcam was do odwiedzenia mnie na moim Instagramie, on wyświetla się z mojej lewej strony. Jak coś przyrządzicie z moich przepisów, dajcie znać albo wiadomości prywatnej, albo oznaczcie mnie i chętnie zobaczę, jak wam to poszło. A teraz już do roboty. Przepis rozpoczynamy, moi drodzy, od dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest roztopienie masła. 125 g masła znajduje się już tutaj, jak widzicie, w garnku. Rozpuszczam delikatnie, ono zdąży się przestudzić, zanim wykonamy kolejne kroki przepisu. I drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to włączenie piekarnika na 180 stopni Celsjusza, tak żeby już nam się rozgrzał. Moi drodzy, przepis taki już tutaj od suchych składników, rozpoczynamy od mąki. Potrzebować będziemy mąkę pszenną, typ 450, albo tak jak w moim przypadku, ja sobie zrobię mieszankę mąk, mianowicie najpierw leci mąka orkiszowa w ilości 200 g i 100 g dołożę sobie takiej zwykłej tortówki 450, czyli najpierw mam tutaj sitko, oczywiście obie mąki musimy przesiać, tak żeby babka była bardziej taka puszysta, pulchna. 200 g już tej mąki się znajduje i teraz, tak jak mówiłem, mąka tortowa 100 g. I do tego od razu dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I przesiewamy całość. Następnie dodajemy 150 g cukru i jeden cukier waniliowy. Jeżeli nie macie cukru waniliowego, możecie jak najbardziej dodać laskę z wanilii, a w zasadzie jej nasiona ze środka. Teraz suche składniki przemieszajmy za pomocą rózgi. Przepis, tak jak mówiłem, jest banalnie prosty, czyli tutaj w jednej misce wszystko sobie wymieszamy. I teraz zaczynamy mokre składniki, czyli jajka. Dwie sztuki, wąchamy, czy nie są zepsute. Leci jedna za drugim. Do tego 250 g jogurtu naturalnego. Następnie ścieramy do środka skórkę z jednej cytryny oraz z jednej pomarańczy. I do środka dolewamy jeszcze sok z jednej pomarańczy, właśnie tej, którą tutaj starliśmy. Teraz całość mieszamy. Wlewamy takim ciurkiem delikatnym już przestudzone, rozpuszczone masło. I teraz, jak to w każdym deserze, moi drodzy, do podciągnięcia smaków konieczna jest szczypta soli. Też przemieszajmy, zobaczcie, jaką fajną konsystencję ciasto tutaj posiada. Tak jak widzieliście, przepis jest błyskawiczny, kilka składników, chwila pieczenia i naprawdę będziecie mieli okazję spróbować czegoś przepysznego. Taką babeczkę będzie można później przełożyć jakimiś fajnymi powidłkami. Ja jeszcze teraz tutaj dodam rodzynki. Do miseczki wsypuję taką jedną garść porządną rodzynek, najlepiej rodzynki sułtańskie. I teraz, żeby rodzynki nam nie zapadły się w cieście, około jednej łyżki takiej czubatej mąki. Mieszamy. I rodzynki trafiają do środka. Całość mieszamy i ciasto jest gotowe już do wylania w foremce. Ja akurat, moi drodzy, będę wypiekał babkę w takiej silikonowej keksówce. Jeżeli macie jakąś metalową, to polecam wam jej brzegi, całą w ogóle foremkę natrzeć delikatnie masłem i obsypać mąką albo bułką tartą. Teraz już wylewam. Ciasto wyrównuję.
Piekarnik, tak jak mówiłem, jest już rozgrzany do 180 stopni Celsjusza. To ciasto również, moi drodzy, nada Wam się, myślę, idealnie na muffinki, więc jeżeli chcecie zrobić w mniejszych foremkach, no to po prostu w foremkach na muffinki i będzie w sam raz. Także tutaj możecie sobie pokombinować później jakiś kremik i będziecie mieli kolejny pyszny deser. Można się też takim czymś pobawić z dzieciakami. I taka foremka trafia do piekarnika 180 stopni, około 30 do 35 minut musicie kontrolować. Zróbcie sobie po tych 25-27 minutach test suchego patyczka, czyli wbijacie patyczek gdzieś w środek ciasta. Jeżeli wyciągniecie mokry, no to znaczy, że musicie jeszcze troszkę podpiec. Jeżeli będzie suchy, no to wyciągacie. Każdy piekarnik inaczej, moi drodzy, działa, inaczej wypieka. Nawet model piekarnika może być taki sam, i tak u każdego inaczej on będzie wypiekał. Także widzimy się za chwilę już z upieczoną babką. I tak jak mówiłem, moi drodzy, babkę wyciągnąłem po około 35 minutach. Jak widzicie, jest bardzo fajnie wypieczona. Zrobiłem ten test suchego patyczka. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi i nie zrozumieliście wcześniej, a może są tutaj początkujący całkiem, to wbijamy właśnie gdzieś w środek ciasta patyczek, wyciągamy. Jeżeli on jest tutaj suchy, to wiemy, że ciasto w środku jest gotowe. Także pamiętajcie, ten sposób, on jest znany wszystkim, myślę, ale warto przypomnieć właśnie dla tych osób, które w kuchni dopiero zaczynają. A taki przepis jest właśnie idealny na początek przygody z kuchnią, ale i nie tylko. Jest jeszcze ta babeczka bardzo gorąca, no ale dla Was postaram się ją tutaj gdzieś fajnie pokroić, ale jest ryzyko, że będzie się delikatnie sypać. I spójrzcie, moi drodzy, jak ona wygląda tutaj w przekroju. Wyraźnie widzimy rodzynki. To dzięki właśnie temu, że wcześniej obsypaliśmy je, otoczyliśmy w mące, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, to te rodzynki znalazły się by gdzieś tutaj. Także warto zawsze tę chwilę poświęcić i obtoczyć je w mące. Ukroję kilka kawałków. Ona jest bardzo, bardzo wilgotna, więc myślę, że tutaj żadnego już lukru nie potrzeba. Do tego jakaś kawka dobra, herbatka czy świeżo wyciskany sok. Jest tak gorąca, że muszę ją bardzo delikatnie układać. Ręce parzą niesamowicie. Myślę, że jeszcze jeden kawałek wam tutaj wytnę. Cyk. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się ta babeczka. Wspaniała, pyszna, słodka. Tak jak mówiłem, możecie wykorzystać ten przepis również do wykonania muffinek. Do tego dorobić jakieś fajne kremy, ozdobić i będziecie mieli tak naprawdę dwa desery w jednym. Także ja lecę zajadać. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Z tego miejsca zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, klikania w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. I pamiętajcie, że teraz filmy będą na kanale w środy, godzina 18 oraz w niedzielę około południa. Dajcie mi znać, co do niedzieli, czy może wolicie sobotę około 18. Czekam na odpowiedzi w sekcji komentarzy, zrobię również ankietę. Także jeszcze raz lecę zajadać. Wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.